Jak to się dzieje? Jaki jest obieg tego ziarna na tym magazynie, który tutaj widzimy? To, na co patrzymy, jest koszem zasypowym. Ta skrzynia służy do przyjęcia ziarna ze środków transportu. Ten kosz zasypowy, kosz przyjęciowy jest połączony przenośnikiem ślimakowym ze stopą przenośnika kubełkowego, tego wysokiego tutaj w tle. Do tej stopy podłączone są również wybieraki z każdego silosu i za pomocą przenośników ślimakowych również schodzą się w tej stopie. Zasypując ten kosz zbożem, ziarno jest wybierane, transportowane tym przenośnikiem kubełkowym do samej góry. I w głowicy tego przenośnika znajduje się rozdzielacz. Mamy trzy drogi, możemy tutaj rozdzielić strumień ziarna w trzech kierunkach. Albo możemy rozdzielić go na rurę spedycyjną do odbioru przez środki transportu zewnętrzne. Możemy go też rozdzielić na prawą lub na lewą stronę magazynu, czyli do silosów albo 1-4 lub też 5-8. Zasypując silos na przykład numer 4, zboże to podane przenośnikiem kubełkowym do samej góry opada grawitacyjnie na przenośnik ślimakowy na górze silosów 1-4 i następnie poprzez otwarcie zasuwy wpada do silosa, do którego chcemy. Patrząc na to dalej, instalacja ta umożliwia mi przesypywanie, mieszanie, napowietrzanie ziarna w różnych konfiguracjach. Możemy na przykład ziarno pobierać z silosa numer 1 i przesypywać do silosa numer 5, czyli włączamy wybierak, wygarniak w silosie numer 1. Zboże jest transportowane przenośnikiem ślimakowym do stopy przenośnika kubełkowego, następnie jest podane do góry i grawitacyjnie przez rozdzielacz spływa do przenośnika ślimakowego i zasypujemy z kolei ten silos, na który ma być zasypany. Umożliwia to również oczyszczenie czy też skumulowanie ziarna przed żniwami w jednym silosie z tego względu, że są zwierzęta w gospodarstwie i musi być zapewniona baza paszowa, gdyż świeżego zboża nie można skarmiać zwierzętami, muszą przejść przemiany biochemiczne i dopiero po 4, 5, 6 tygodniach nadaje się ono do produkcji paszy. Proszę Państwa, wchodzimy tutaj do miejsca, gdzie to nasze zboże po zakończeniu tego sezonu trafia tak de facto już na gotowo, czyli wchodzimy do chlewni, w której tutaj mamy już takie większe warchlaki. Tutaj mamy takie większe warchlaki i jak widzimy, ta pasza trafiła tutaj na, przez ten paszociąg koralikowy do tych kwaśników, z których to świnie pobierają paszę. Jest tutaj, w tej hali jest automatyczny sposób zadawania pasz, jest automatyczna wentylacja, wygrodzenia są plastikowe, podłoga jest półrusztowa. Na dzień dzisiejszy te świnie są tutaj około 2 miesięcy, mają około 80 kg i myślę, że już na najbliższe święta Bożego Narodzenia my będziemy świętować, ale one będą miały trochę inne zdanie na ten temat. Znajdujemy się na polu, na którym posiane jest pszenżyto o zimę. Przed plonem tutaj była kukurydza ziarnowa. Zasiewy te były wykonane według dzisiejszej nomenklatury w terminie późnym, opóźnionym, a według mnie po tych wszystkich zmianach klimatycznych, które i tak dalej zachodzą, jest to termin optymalny. Gdzieś w granicach 15-18 października. Jak tutaj widzimy, są tutaj jakieś uszkodzenia związane z opryskiem, gdyż jest to tutaj ziemia lekka i takie rzeczy mogą następować, ale rośliny są w dobrej kondycji. Mają tutaj po 3-4 liście. Proces krzewienia zachodzi bardzo ładnie. Zwracam też uwagę tutaj na gęstość siewu, gdyż uważam, że wielu rolników sieje za gęsto. Powinniśmy siać tyle, ile damy radę wyżywić na naszej ziemi. Jest to związane z jej klasą, jest to związane z uwilgotnieniem, jest to związane z nawożeniem. Ze względu na to, że tutaj są piaski, uważam, że normy wysiewu w granicach 280-320 roślin na metr kwadratowy są wystarczające. Pozwalają na uzyskanie bardzo dużych plonów, jak na ten typ gleby, bo można i zebrać tutaj 8-9 ton pszenżyta, jeżeli jest odpowiednie uwilgotnienie. A przekłada to się na normę wysiewu w granicach
110, 120, 130 kg i nic więcej. A często się słyszy, że ktoś sieje 200, 250, nawet 300 kg na dzień dzisiejszy i powoduje to później taką sytuację, że mamy dużo masy zielonej, a tego ziarna nie mamy, gdyż ziarno jest pośladem, jest drobne. I tak de facto no myślę, że trzeba zweryfikować trochę te wszystkie wiadomości, które gdzieś nas uczyli, których nas uczyli w szkołach gdzieś tam rolniczych. No i trzeba się dostosować do tego stanowiska, na którym jesteśmy, które mamy na dzień dzisiejszy. Jak już wcześniej wspomniałem, drodzy Państwo, o terminach siewu, o tych zmianach klimatycznych. Tutaj mamy tego przykład. Jest tutaj posiany rzepak ozimy odmiany Ilona. Posiany w terminie optymalnym, około 20 sierpnia. W obsadzie też optymalnej, jako że to jest rzepak populacyjny, około 50 roślin na metr. Nawożenie wyliczone, zgodne z zasadami. I tutaj widzimy, no, że jest on już dość duży jak na tą porę roku. Powinien być dużo mniejszy. Agrotechnika jest tutaj prawidłowa. Był on kilkukrotnie skracany, był hamowany jego wzrost, a niestety przebieg pogody w tym roku spowodował to, że mamy bardzo długo ciepło, trafił się czasem jakiś deszcz i te przemiany tego azotu w tej glebie zachodzą nadal, mimo że powinny już ustać. Rośliny żyją, czyli są karmione, no i de facto rosną dalej. Jeżeli będzie taka normalna zima ze śniegiem, z temperaturami gdzieś tam w granicach minus 10, minus 12 stopni, to ten rzepak wyda dobry plon, ale jeżeli trafi nam się taka zima jak w latach 2011-2012, gdzie nie będzie okrywy śnieżnej, przyjdą mrozy rzędu minus 15, minus 16 czy 20 stopni, nawet tylko 2-3-dniowe, to jest duże prawdopodobieństwo, że te rośliny nie przetrwają tego i będą konieczne tutaj przesiewy. Drodzy Państwo, wydaje mi się, że bycie rolnikiem to nie jest tylko zawód, to jest też radość życia, bo nic bardziej nie cieszy niż widok rosnących zbóż, niż widok na przykład dżdżownic podczas orki, kiedy się wie, że o te dżdżownice trzeba było walczyć przez ileś lat, dając tutaj próchnicę, dając nawozy organiczne. I w pewnym momencie ta ziemia sama pokazała nam, że żyje, pokazała nam, że chce nam się odpracować z tymi plonami i te dżdżownice widać. To nie tylko zawód właśnie, to jest powołanie, bo ważna też jest pokoleniowość w rolnictwie, w gospodarstwie, bo tak u nas najpierw dziadek Stefan, później tato Konstanty, teraz ja tutaj uprawiam te ziemię i mam nadzieję, że moje dzieci też kiedyś przejmą po mnie pracę tutaj. I wtedy to się człowiek czuje taki związany z tą ziemią, bardzo o nią dba i to jest taka w sumie mała ojczyzna. Ale drodzy Państwo, prześledziliśmy dzisiaj, jak to jest z tym ziarnem. Wydawać by się mogło, że żniwa to są jakimś takim uwieńczeniem, ukoronowaniem i to zboże już tak sobie leży w spokoju i nie wiadomo, co dalej z nim. Tak de facto, jak widzieliśmy, nie jest, bo ziarno leży i czeka w sumie na swoją kolej, bo jest to pewien obiekt takiej materii, bo to ziarno trafia później na mieszalnię, gdzie jest produkowana pasza. Pasza trafia do tych świń. Te świnie trafiają już później na półkę do sklepu, a to, co zostało z tego strawienia, ta gnojowica, obornik, trafia z powrotem do ziemi po to, żeby za rok znów można było zasypać te silosy tym zbożem, bo to są składniki odżywcze, na których no, to natura rośnie, to zboże rośnie. Kiedyś była taka ulubiona moja seria, był to film dokumentalny Złote Łany, gdzie świętej pamięci pan Franciszek zawsze mówił, że ziemia człowieka wydała. I ziemia człowieka zje. Ale za to trzeba ją wielbić. I to jest całkowita prawda, tak to jest, to trzeba zrozumieć. Także rolnictwo to nie tylko zawód, to jest też pasja, to jest też swego rodzaju oddanie. I to jest coś, co zrozumie tylko ktoś, kto po prostu codziennie stąpa po tej ziemi, może wziąć w rękę te plony, może wziąć w rękę tą ziemię, poczuć jej zapach. Rolnik musi być zawsze bardzo pokorny, bo ta praca przynosi zadowolenie, przynosi radość, ale też czasem bywają sytuacje, kiedy chce się wyjeżdżać kombajnem w pole następnego dnia, a dzień prędzej przychodzi gradobicie, dzień prędzej przychodzi wicher, dzień prędzej przychodzi deszcz.
I mimo tego, że zrobiliśmy wszystko, to tych plonów nie zbierzemy. Wtedy trzeba pochylić głowę w pokorze i zaczynać jeszcze raz, ale efekty i owoce tej pracy zbierzemy dopiero za cały rok.